cały Lubin i Kuprum, Lubin, klub sportowy Siatkówka, gratuluję i dziękuję za emocje całej reprezentacji Polski, szczere gratulacje. Ale na tym filmiku chciałem pokazać, że Mistrzostwo Świata to nie przypadek, to efekt tylko i wyłącznie ciężkiej pracy. Ciężka praca, która na szczęście skończyła się już dla mnie, na szczęście, zaczyna się dla moich kolegów. Lubin, 10 rano, 2 tygodnie przed rozpoczęciem ligi. Podział na 2 grupy, przyjęcie zagrywki i zagrywka. Tutaj efekt końcowy zajęć porannych, gorzki, koledzy. Drużyna jest podzielona zawsze na dwie ekipy, a to jest nasz nowy przyjmujący. Dzień dobry, Jeroen Trommel, kolega z Holandii. Kilkadziesiąt, jak nie kilkaset występów w reprezentacji Holandii. Say hello for everybody. Hello everybody. I don't speak Polish, but I can say dziękuję bardzo. And kurwa mać. Nie. Klucze. Klucza. Twaróg. Piłka. Wodka. You try? You taste it? No, didn't taste because you didn't show me what is good brand and what is not. Hey, come on, man. I try to be professional. That's why. I know everything about how professional you are. So just show me the vodka. Okay, but I have one question for you. I'm still ready to play for national team? Me? No, me. Yes, if you jump serve like this morning, they will take you right away. You? Like, they will be world champion you? Like this. In your country, you still ready to play national team? Right now? Yes. No. My career is finished. But you are ready to help us in Lubin? Oh, yes, absolutely. You expect something, you prepare something special for this season? Your shape no. will be one of the best in your life? This will be my best season ever. Just wait for it. Okay, no dobra, ale tutaj mam dla was jeszcze ciekawszy kąsek. Łapa, oglądaliśmy Mistrzostwa Świata i finał. Myślisz, że za 4 lata jesteś w stanie stać tam z nimi na podium i odbierać kolejne medale wielkich imprez? Na tą chwilę myślę, że jeszcze nie jestem gotowy, ale poprzez ciężką pracę, którą przed chwilą też wykonałem i dzięki temu właśnie oto prowadzącemu jego kąśliwej zagrywce myślę, że jak tak dalej pójdzie, jest szansa. Uwierzcie mi, Łapa to jest naprawdę nadzieja nowego pokolenia. Okej. Łapa to jest facet, siła nowego pokolenia, zobaczcie go w tym sezonie. Powiedz tak, nadchodzę, kto to jest Winiarski, kto to jest Kurek. Słyszałem kilka tam słów o nich, ale myślę, że... W tym sezonie udowodnię. Jeśli dostanę szansę, będę lepszy. I brawo! Widzicie, to jest właśnie to, rok z Kadzim i pewność siebie przybywa. Tak wygląda poranny trening zagrywki. Najpierw wprowadzenie krótkie. A to jest kolejny nowy zakup. Iwan Borowniak. No, no, come on, it's for my YouTube channel. I have to just... My new shoes. A? My new shoes. A nowe buty. Nowe buty Iwana. You are this famous Ivan Borovnjak from Serbia? Yeah. I can trap. What you need? You need some... What you need from me, man? Tell me. Are you ready? I gave you money from yesterday. Are you ready? For what? No. For the start of the league? Yes. I'm ready, man. Born ready. Always. Always and forever. What happened with your hair? Oh, my hair is, you know... Oh, I cannot say this word because it's on YouTube, but... I have a little problem, but I hope... You need money to change this? I hope that I'm gonna find a hairdresser here in this big city, you know, of I don't know how many million people. Chcielibyśmy was zaprosić do tej hali, bo naprawdę jest imponujący obiekt. Okej, nie przewrócimy plus ligi do góry nogami, ale naprawdę Lubin to ciekawe miejsce i chcielibyśmy, żebyście zajrzeli czasami do nas, przyjechali na mecz, gorąco zapraszamy. Ten sezon to również wielkie odrodzenie Pawła Siezienieckiego.
Niegdyś ostatnia nadzieja białych. Zabierzcie go. O, i tak każdego ranka nasi przyjmujący spędzają plus minus półtorej godzinki, ruszając swoje zardzewiałe gnaty. O, dobre przyjęcie. Alar, Estończyk, nasz nowy kolega, statystyk. Świetnie przygotowany do zawodu, naprawdę. To jest trener. Gianni Kretu. Hey, ciao, Karl. You are pissed? No, I'm not pissed. I'm happy to have you in the morning in the practice. Widzicie, jaki pozytywny gość? To jest najważniejsze. No i oczywiście, o kim mógłbym nie wspomnieć? Paweł Zagumny wypisał się z reprezentacji, więc poszukujemy konkurencji do Fabiana Drzyzgi. I oto on! Wyciągnięty z pięknego Gdańska, żeby odrodził się. Ciągnie z zagrywy. Wielkie odrodzenie. Zobaczycie, to co pokazał w Jastrzębiu było dobre, ale to co pokaże w Lubinie będzie najlepsze. No i tak się męczymy. Dwa razy dziennie. Liczę, że często będziecie zaglądali na naszą stronę i na nasze... Yeah, we expect he prepares something special for this championship in this season, nie? Yeah? Popatrzcie na tą sylwetkę. Nie uwierzycie. Dycha mniej w kilogramach i 12 mniej procent w tkance tłuszczowej. Dzwonili z Men Health? Jeszcze nie. Co? Ale jesteś gotowy na sesję? Jestem gotowy, ale na zagraniczną. Na zagraniczną. Dobra, czekamy na was.